Dagmara Moranowska. Dzień dobry i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogoda w Polsce kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia Zatoka Niżowa oraz fronty atmosferyczne. Do naszego kraju napływa teraz masa ciepłego i wilgotnego powietrza, ale w drugiej połowie tygodnia zrobi się odrobinę chłodniej. Wieczorem, jak i w nocy, zachmurzenie duże na wschodzie, nad pozostałym obszarem kraju duże i całkowite. Przelotne opady jedynie na wschodzie, bo niestety na południu, w centrum i na zachodzie kraju ciągłe opady deszczu z niewielkimi przerwami. Nad ranem deszcz popadać może również w części południowo-wschodniej. Na termometrach od 16 do maksymalnie 18 stopni na przeważającym obszarze i nieco chłodniej jedynie na zachodzie i w górach, tam maksymalnie 15 stopni. Jutro przed południem zachmurzenie duże, głównie na północy, na wschodzie i na południu kraju, a także w centrum. Tam też przelotne opady deszczu, które właśnie w centrum zaczną stopniowo zanikać. Na zachodzie zdecydowanie większe przejaśnienia. W drugiej części dnia cały czas pochmurno na północy i na wschodzie. Tam też ciągłe przelotne opady deszczu, natomiast nad pozostałym obszarem większe przejaśnienia. Noc na Kujawach i na Pomorzu pochmurna, z opadami deszczu głównie na południu i na wschodzie naszego regionu. Na termometrach od 15 do maksymalnie 16 stopni. Jutro przed południem w regionie dosyć gruba warstwa chmur na niebie, a także opady deszczu głównie na północy i na zachodzie. Te opady zaczną stopniowo przemieszczać się na wschód, a więc po południu deszcz możliwy również na wschodzie. Na termometrach od 23 do maksymalnie 24 stopni, a na barometrach teraz wzrost ciśnienia jutro 1004 hektopaskale. W środę zachmurzenie umiarkowane, w nocy od 12 do 14 stopni, w ciągu dnia już tylko 20-21 stopni. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i małe, w nocy od 11 do 12 stopni, w ciągu dnia od 21 do 23 stopni. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu, w nocy od 14 do 15 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 21-22 stopnie. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.